Tutaj jak w Anglii się chodzi, Hubert. Widzisz? Tu się chodzi jak w Anglii. Podrapać. Tej lodowisko. Zimą można pojeździć na łyżwach. A tu już basen. Freibad Kulmbach. O kurczę, rzeczywiście. Slalomem trzeba. Idziemy troszkę. Kurczę, Hubert, widziałeś taki motor kiedyś jak hulajnoga? Niezły. O kurczę. Trzeba przejść 100 metrów, żeby przejść 10 metrów. Nie trzeba masek, nikt nie ma, zobacz. No, ale jak się idzie do toalety... Aha, okej. Okay. Albo do kiosku. No to może nie trzeba, bo to są szyby. Eine Erwachse und zwei Kinder. Trzeba wypisać kartę. Musimy się ten Zettel ausfüllen. No, ja. Kinder ausfüllen. Ty się też będziesz kąpać? Nie, ja nie. Ja nie wchodzę do wody. Tutaj mamy pierwszy basen do pływania. Przed każdym basenem jest taki mały brodzik, żeby nie wnosić tam piachu, żadnego brudu, żeby zostawało wszystko w brodziku. O kurczę, dzięki za uwagę. Co? Chopie. Także takie leszaczki. Fajnie tu jest w ogóle zrobiony ten basen. Podoba mi się bardzo. Tu rzeka płynie z tej strony. Trawka jest tutaj przeważnie latem, to kocyki na trawie są rozłożone. Tutaj już przed nami taki średni basen z taką małą zjeżdżalnią dla średnich dzieci. Tam z tyłu ściana do wspinaczki i basen do skoków na główkę. I tam za tamtymi drzewami jest jeszcze mały brodzik. No i taka duża zjeżdżalnia jest. Tam widać trochę tego brodzika, chyba nawet nie będę tam szedł, bo dzieciaki moje to już tu zostają. Hubert, lutujesz dzisiaj na bańkę? Nie. A tu głęboko jest, nie? No, głęboko już tam jest. No bo dlaczego, bo skaczeć? No. Daj skocznia zbudowana w zeszłym roku, oddana do użytku. 3 lata temu. Była rozbierana i jakieś 2 gości weszło, była woda spompowana całkiem, drabinka nawet rozkręcona. 2 ludziom się udało wejść na górę i po prostu sobie skoczyć do pustego basenu w nocy. Do pustego basenu skoczyli, no i nie przeżyli tego upadku. A tu jest wolny ten jeden, taki z daszkiem, czy nie? Ja bym sobie tu posiedział w tym. Jak to się nazywa w ogóle? Kurde, nawet nie wiem. Patrz, chyba nie jest zajęte. Co tu pisze? Idzie parę tu kąpielin. No to chyba już zajęte, bo tam coś jest. No widać tam ten brodzika, kawałek, plac zabaw. Z tyłu są boiska do siatkówki, do piłki nożnej. W ping-ponga można zagrać. Na basenie można spotkać kierownika Kamila. Pokaż no się tu. Ale ty jesteś wesoły, 2 zęby już masz. Ale jest zabawa w wodzie. Jest rzeczka. Tutaj na tej rzeczce, kurwa, piękne pstrągi chodzą. W ogóle tu chyba wszystkie ryby są. Ale widać tam z tamtego mostku. Tutaj jest brodzik dla dzieci. Tam z tyłu plac zabaw zarąbisty. I mamy dużo miejsca do leżenia, plac do piłki nożnej, 2 do siatkówki boiska. Tam jeszcze po drugiej stronie rzeki można sobie poleżeć. Także jak na 26-tysięczne miasto, basen jest wypas. Wszędzie drogi jednokierunkowe i odstęp trzeba zachować przynajmniej 1,5 metra. No i jak? Czy widać pstrągi?
Czyżby ich w tym roku nie było? Albo może gdzieś śpią? Kto wie? W zeszłym roku bardzo ładne, duże okazy były. Pływały sobie tutaj. Są tu też organizowane jakieś zawody kajakowe. Nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale w zeszłym roku raz trafiliśmy, że właśnie się tu ścigali kajakami. Nie widać pstrąga. Żadnej ryby nie widać. Jest też bar z piwierkiem. Niestety przyjechałem samochodem, kurde, a mogłem odstawić samochód i przyjść tu na piechotę. Bym się napił browara zimnego z lodóweczki. To będę musiał się obejść smakiem. A tam już są szatnie, przebieralnie. I co widzimy na górze? Na dachu fotowoltaika.